Drodzy, nie wiem, czy też tak macie, ale kiedy jako ludzie pojawiamy się gdzieś, w jakimś miejscu, to zastanawiamy się często, co tam jest dla mnie. Nie? Pojawiam się, tak sobie myślę, czy to jest dla mnie coś fajnego. Nie? Czy to będzie coś, co mi się spodoba, co ja coś z tego wezmę, czy też nie. I często, kiedy przychodzimy do kościoła, to pojawia się gdzieś tam też takie myślenie. Czy to jest coś dla mnie, nie? Czy to będzie fajne dla mnie? Czy to kazanie będzie dobre dla mnie, nie? Czy to coś tam dla mnie da? Czy to nabożeństwo będzie dla mnie dobre? I wiecie, często to myślenie jest zabarwione takim podtekstem, czy to jest coś dla mnie właśnie. To znaczy, nie myślę o tym, co ja mogę dać, tylko myślę, czy to będzie coś dla mnie. Nie? I nie wiem, czy w takim waszym zaangażowaniu dla Boga, kiedy służycie Bogu, czy nie pojawiają się czasami takie myśli, że a może się za bardzo poświęciłem w służbie dla zboru, w służbie dla Boga. A co z tego będzie dla mnie? Pojawia się na końcu pytanie. A wiemy często, że na razie może nic z tego nie być. Może nawet podziękowania nie. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do pewnego fragmentu, który myślę nie jest tak często omawiany, a jest to fragment z Ewangelii Mateusza 26 rozdziału, gdzie jest opisana historia pewnego spotkania Pana Jezusa z pewną osobą. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. I od 6 wersetu przeczytam. Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do niego pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku. I gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała mu go na głowę. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność? Zarzucali. Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą mieć dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła na jej pamiątkę. Patrzymy tutaj na kobietę, która dała z siebie wszystko. Ciekawe, że to jest kobieta. Wiecie, w tamtych czasach kobiety nie brały tak dużego udziału w życiu takim, nazwijmy to ogólnie religijnym, prawda, w tamtych czasach. Raczej kobiety gdzieś tam były, raczej trochę z boku. Ale jej zachowanie w tym fragmencie stroi duży kontrast w stosunku do zachowania się uczniów. Bóg stawia tą kobietę jako przykład dla nas i również dla tych uczniów. I zaraz to dokładnie omówimy. Dla mnie jest niesamowite, że widzicie, ta historia jest w ogóle zapisana, dlatego że ona jest bardzo niekorzystna dla uczniów. A to uczniowie, jeden z uczniów, spisywał tę Ewangelię. Gdyby było tak, jak niektórzy zarzucają Ewangelii, czy w ogóle Pismo Świętemu, że tam, zwłaszcza Ewangelią, że tam zostały wybrane te takie, które pasowały tylko i zostały tak pozmieniane, żeby pasowały, i tylko to, co chcieli tam zostawili, zawarli, to drodzy, gdyby tak było, to ten fragment by się tam nie znalazł. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on bardzo, bardzo w złym świetle stawia uczniów, a tą kobietę bardzo pozytywnym. Spójrzmy, co tam się stało. Otóż, kiedy spojrzymy na uczniów, to tak, widzimy, no wszyscy widzą, co się dzieje. Kobieta przychodzi i co? Podeszła do Jezusa i ma jakiś taki flakonik alabastrowy, czyli cenny, ale najcenniejszy, bo to co w środku. Pełen bardzo drogiego olejku.
Z Ewangelii Jana wiemy, że można było za niego dostać 300 denarów. Wiecie, 300 denarów to było roczne wynagrodzenie, można powiedzieć, takiego człowieka, pracownika zwykłego, takiego, który pracował. Nie? Roczne wynagrodzenie. Gdybyśmy przeliczyli to na dzisiaj, sami sobie pomnóżcie, ile dostajecie wypłaty, raz 12, nie każdy sam sobie to przeliczy, ile to jest, nie? Całkiem niezła sumka. Wiem, ile średnia krajowa w tej chwili w naszym kraju jest, nie patrzyłem ostatnio, ale gdybyśmy to przemnożyli, to na pewno kilkadziesiąt tysięcy, tak? Kilkadziesiąt tysięcy złotych, prawda? Podejrzewam, że od 30 do, nie wiem, zależy, ile kto tam zarabia, nie? A więc całkiem niezła sumka. Wiecie, przyjść i w jednej chwili coś, co kosztuje około, powiedzmy, tam 50 tysięcy, czy tam 30 tysięcy, i to wylać tak w jednej chwili po prostu na raz? Myślę, że każdy z nas miałby opory, nie? Myśmy się trzy razy zastanowili, podrapali w głowę, tak na raz, to tyle pieniędzy, nie? To jest kupa pieniędzy, nie? I w tamtych czasach nie było ZUS-u. Niektórzy się może z tego cieszą, inni nie. Ale nie chcę wchodzić w te polityki. Natomiast co to oznacza? Ludzie nie mieli emerytury. I ta kobieta również nie miała emerytury. I wiecie co? Ten taki flakonik z takim drogocennym tym olejkiem, to było jej ubezpieczenie. To była jej emerytura. Często, kiedy kobieta dostawała taki prezent, zachowywała go do końca życia, po to, żeby on był jej ubezpieczeniem na stare lata, kiedy nie będzie w stanie pracować, kiedy być może nie będzie miała rodziny, kiedy umrze jej mąż, który ją utrzymywał. I to było jej ubezpieczenie. Żeby mogła przeżyć, jakoś przeżyć jak najdłużej. A więc ona tak naprawdę przynosi to, co mogło stanowić jej emeryturę, i w jednej chwili wlewa to na Jezusa. Wszystko to po prostu poświęca. Ale co to wszystko daje? Co Jezus z tego będzie miał? Czy to nie jest jakieś szaleństwo religijne? Uczniowie, kiedy spojrzymy na uczniów, to oni nieraz na kartach Ewangelii czytamy, jak nieraz rozmyślali o tym, jak oni będą kiedyś wywyższeni przez Jezusa. Pamiętacie nieraz? Zastanawiali się nad tym, nie? Kłócili się o to, kto z nich jest największy, najważniejszy. I tutaj za parę dni też będą się kłócić o to podczas ostatniej wieczerzy. A raz nawet matka Jana i Jakuba przyszła do Jezusa i powiedziała: Panie, dałoby radę, żeby tam moi synowie jeden po prawicy, drugi po lewicy. Taka dobra matka Polka, nie? Przeproszę o swoich synów. A więc widzimy, jak często oni myśleli właśnie o tym, co dla nich będzie. A kiedy przyszedł bogaty młodzieniec, którego bogactwo powstrzymywało przed tym, żeby pójść za Jezusem, to w tym fragmencie, kiedy go czytamy, tam dalej Piotr mówi: Panie, patrz, my ze wszystkiego zrezygnowaliśmy, wszystko poświęciliśmy dla Ciebie. I co z tego będziemy mieli? On tam zadaje takie pytanie. Nie wiem, czy zauważyliście. Jezus mu odpowiada. Wiecie, bo myślenie ludzkie jest takie, no przecież w końcu kiedyś musisz to opłacić, nie? No to musi coś z tego być, no skoro ja tyle poświęcam, no muszę coś na to dostać, nie? To jest takie typowe ludzkie myślenie, nie? Natomiast ta kobieta, która tu przyszła do Jezusa, ona myśli w zupełnie innych kategoriach. Ona jest przekonana, że Jezus jest Mesjaszem. On jest Bożym Synem. On jest namaszczonym, prawdziwym dziedzicem tronu króla Dawida. I mimo, że Jezus naprawdę jest tym kimś, to na tej ziemi widzimy, jak zachowywał się wśród uczniów jako sługa. I uczniowie z przyjemnością przyjmowali tą jego służbę. Za parę dni będą leżeć tam w tym pokoju na górze i wyciągną swoje brudne nogi i będą tam sobie tak leżeć, a Jezus schyli się i zacznie umywać im nogi. I oni przyjmowali tą służbę Jezusa. Tak, aż będzie im wstyd. Chociaż trochę było im wstyd.
to jednak lubili, żeby im służono. Natomiast ta kobieta myśli, teraz kiedy Jezus wybiera się na tą ostatnią drogę, trzeba mu dać jakiś znak miłości. Tak jak na prawdziwemu królowi. Trzeba coś zrobić dla niego takiego. Uczniowie jakby odczuwają, jaka jest różnica pomiędzy tym nastawieniem, jakie ona ma, a to jakie oni mają. Miłość tej kobiety wydaje mi się taka nierozsądna, nieprzemyślana, taka trochę jakaś nietrzeźwa może. I podniosą, wiecie, bardzo pobożny argument. To jest naszą też specjalnością. Nie? Kiedy nie wiemy, jak się wytłumaczyć, to taki bardzo pobożny argument wtedy przynosimy. Nie? I oni też. Według Ewangelii Jana to Judasz to mówi, to co wszyscy inni chyba myśleli, że można było przyjść sprzedać ten olejek za 300 denarów, no i rozdać ubogim. Tam czytamy w Ewangelii Jana, że Judasz oczywiście był tym, który trzymał sakiewkę, czyli tą wspólną kasę miał ich i on tam podbierał z tego, nie? A więc on chciał bardzo bezpośrednio mieć wymierny zysk z tego, nie? I dla niego to była taka strata. No jak to tak stracić tyle dla Jezusa, a tak to byłoby coś dla mnie, nie? Ja mógłbym coś tam z tego wziąć, nie? Bo nagle ta kasa byłaby trochę bogatsza. To mogłoby służyć mojemu szczęściu. Nie? Wiecie, Jezus idzie na krzyż. Judasz myśli tylko o zysku dla siebie, konkretnie o pieniądzach. Kiedy patrzymy na tę kobietę, to ona wie, że Jezus jest Mesjaszem. Ona wie, że On jest namaszczony. Ona wie, że On jest tego wart. Wiecie, dla niej olejek jest zbyt kosztowny, aby marnować go tylko dla siebie. Lepiej dla Jezusa. Od tej kobiety można się uczyć postawy. Co motywowało tę kobietę, żeby tak postąpić? Łukasz w swojej Ewangelii opowiada nam podobną historię, chociaż chyba trochę innej kobiety, która też namaściła Jezusa. I tam czytamy bardzo ciekawą rzecz. Tam czytamy, że ona kochała Jezusa, ponieważ jej ogromny grzech został przebaczony. Zostało jej dużo przebaczone. Bardzo dużo. I myślę, że tutaj jest bardzo podobna motywacja. Ona doświadczyła przebaczenia i miłości Jezusa. Ona tak jakby wiedziała, że Jezus złoży całe swoje życie za nich. I dlatego była gotowa to zrobić. Ona zrozumiała, że On przebacza jej grzech. Odpuszczaj to, czym ona zgrzeszyła. Wiecie, jeśli ktoś doświadczył naprawdę Bożej łaski, to on tak naprawdę może kochać Boga. Tylko ten, kto naprawdę doświadczył Bożej łaski, doświadczył Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, doświadczył, jak dobry jest Bóg, on naprawdę zaczyna z serca kochać Boga. Nie dlatego, bo mu się to opłaca. Nie dlatego, że inni tego od niego oczekują. Nie dlatego, że tak pasuje, bo jestem w tym środowisku. A dlatego, że naprawdę doświadczyłem, co to znaczy Boże przebaczenie. Ja po prostu miłuję Boga dlatego, bo Bóg jest taki, jak jest. Dla Niego samego. A nie dla jakichś zysków, nie dla jakichś korzyści. To nie jest kalkulacja. Żeby doświadczyć Jego łaski, musimy też wiedzieć coś o Jego świętości. Musimy wiedzieć, kim On jest. On jest świętym Bogiem. Ta kobieta jest tak zachwycona Jezusem, Jego łaską, że chce po prostu oddać dla Niego wszystko. Jest gotowa oddać dla Niego wszystko to, co ma. Nawet zrezygnować z tego ubezpieczenia na starość. Ona po prostu kocha bez obliczenia zysku. Prawdziwa miłość nie oblicza zysku. Nawet nie myśli o tym, co może z tego wynikać dla niej. Ona nie myśli w takich kategoriach: zrobię to i coś dla mnie tu będzie, nie? A za to coś mi tam się... Wiecie, ona jest wolna takie myślenia. No po prostu zrobię to dla Jezusa, bo kocham Go. Z miłości do Niego to jestem gotowa zrobić. Po
prostu Jezus, który szykuje się, żeby poświęcić własne życie dla niej, dla innych. Jest tego wart. Jezus jest tego wart. I teraz porównajmy postawy. Postawę uczniów. Szkoda marnować olejek tylko dla Jezusa. Lepiej, aby było w tym coś dla nas. A ta kobieta. Szkoda marnować olejek tylko dla siebie. Lepiej dać Jezusowi. Widzicie różnicę? Dlaczego mamy taką mentalność, aby ciągle obliczać jakiś zysk dla nas? Tak naprawdę dlaczego naśladujesz Jezusa? Z jakiego powodu? Aby mieć z tego jakąś zapłatę? Aby Bóg nam błogosławił? Na jakiś sposób materialny? No i żeby jeszcze ta sprawa z wiecznością jakoś tam została załatwiona, nie? Dlatego? Jezus, wiecie, nie lubi wchodzić z nami w taki handel, w takie układy jakieś biznesowe. On złożył swoje życie, aby mieć z nami relację miłości, prawdziwej miłości. I wiecie, na końcu tego fragmentu Jezus mówi, że ona dobrze postąpiła. Że to ona postąpiła właściwie, że ta kobieta postąpiła właściwie. I że jej czyn nie będzie zapomniany. Co więcej, Jezus mówi, że gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia, to będzie o tym mówione. I to jest zaskoczeniem. Dlaczego to, co ta kobieta uczyniła, jest tak znaczące, że trzeba o tym mówić, kiedy się głosi Ewangelię? Wiecie, celem Ewangelii jest taka zmiana w naszych sercach, abyśmy kochali bez obliczania zysku. Ale wiecie, to musi się dokonać zmiana w życiu człowieka. Bo z natury my mamy zupełnie inne myślenie. My ciągle kalkulujemy, co z tego będzie dla nas. Tak nauczyło nas życie na tej ziemi. I żebyśmy zaczęli myśleć inaczej, to potrzeba prawdziwej zmiany, którą tylko Jezus może przynieść. Tylko zawierzenie Ewangelii może zmienić. Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości niż ten, który daje życie swoje dla przyjaciół. To nie jest idiotyzm. To jest właśnie Ewangelia. Jej moc w życiu ludzi. Wiecie, na samym końcu tej historii Ewangelii Jana czytamy, że cały dom napełnił się pięknym zapachem. Wiecie, to był wyjątkowo cenny olejek. Skoro był tak cenny, to musiał mieć niesamowite właściwości, nie? Wiecie, tam ludzie pewnie po kropelce sobie tam co jakiś czas dawkowali, żeby tam, wiecie, aromat się roznosił po całym domu, nie? To było tak cenne. Wiecie, kiedy ktoś kocha bez obliczania zysku, w taki sposób jak ta kobieta, to jest jak piękny zapach dla wszystkich, którzy są wokół. Gdzie to widać, to czuć. Nie? Kiedy ktoś tak prawdziwie kocha Jezusa w taki sposób, to nie zostaje takie niezauważone. To ten zapach tego roznosi się wokoło. I chce się przybywać blisko takich ludzi, bo sobie człowiek myśli, kim on jest? Co jest w nim takiego szczególnego, nie? Jak naprawdę kochasz Jezusa, to jest jak piękny zapach, który się roznosi wokoło. Drodzy, egoizm we wszystkich swoich formach śmierci. Egoizm we wszystkich swoich formach śmierci. A bezwarunkowa miłość to piękny zapach. Słyszałem kiedyś taką historię o pewnym, on był takim dyrektorem dużej szkoły w Stanach Zjednoczonych. Ta szkoła się bardzo dobrze rozwijała, miała bardzo dużo studentów. On był takim bardzo znanym człowiekiem. Był zapraszany na wiele różnych konferencji, przemawiał w wielu różnych miejscach, kościołach, wydarzeniach. Naprawdę można powiedzieć, ta jego służba się niesamowicie rozwijała. Był coraz bardziej znanym człowiekiem. I w pewnym momencie jego żona zachorowała na Alzheimera. I na początku ona miała takie epizody, że gdzieś tam traciła pamięć, że wychodziła z domu, nie wiedziała jak wrócić. Ale z czasem to się zaczęło pogłębiać. I on w pewnym momencie zdecydował się, że zostawia tą karierę, zostawia to wszystko, żeby skupić się tylko na opiece nad swoją żoną.
i tak zrobił. I ludzie byli zdziwieni, niektórzy mówili, słuchaj, no wiesz, są takie ośrodki, różne miejsca, tam można ją umieścić i tak dalej. On mówi, nie, to jest moja kochana żona. I został z nią. I opiekował się dzień ze dniem, było coraz gorzej. Ona już w ogóle przestała kojarzyć, pamiętać kogokolwiek, jego również. Część tego pytała, kim on w ogóle tu jest. Wyzywała, żeby uciekał od niej jakiś obcy mężczyzna. No, sprawiało w ten sposób dużo cierpienia i bólu, ale on wiernie przy nim trwał. I kiedyś pewna studentka tak przyszła, tak na herbatę go odwiedzić i tak patrzyła na tą jego żonę, która niewidzącym wzrokiem już patrzyła na nich, która nie potrafiła już jeść, musiała ją karmić. I ta studentka mówiła, słuchaj, ale dlaczego ty to robisz? Dlaczego się tak poświęcasz? On mówi, jak to? Przecież ona jest moim skarbem. I wiecie, kiedyś codziennie chodzi na takie spacery. I kiedyś pewnego razu szedł na taki spacer, właśnie z nią pilując, żeby ona tam bezpiecznie szła. I w pewnym momencie naprzeciwko szedł taki miejscowy, taki pijaczyna, że tak powiem. Człowiek, który no, znany był w całym tym miasteczku, że ciągle pije. I tak szedł takim niepewnym krokiem naprzeciwko nich i on tak ją odsunął lekko i tak poprowadził bokiem, żeby przypadkiem tam on nie wpadł na nią, tak ochronił ją i przeprowadził bokiem i wyminęli tego człowieka. I kiedy on przeszedł, ten pijany człowiek, to odwrócił się, tak spojrzał na nich i takim swoim brudnym paluchem tak pokazał i mówi, to dobre, to lubię, to dobre, to lubię. Powtarzał to parę razy. I tak się odwrócił, spojrzał, poszedł. I kiedy wchodzili do domu, to ten mąż, ten dyrektor, nagle uświadomił sobie, że to Bóg powiedział przez tego człowieka. Przez tego pijanego człowieka. Że to Bóg powiedział jemu, bo dzień wcześniej modlił się, Panie, czy ja dam radę? Dlaczego tak się stało w moim życiu? I zrozumiał, że to jest odpowiedź od Boga. Bóg mówi, to dobre. Drodzy, prawdziwa miłość to piękny zapach. Egoizm śmierci. Jezus wzywa nas, abyśmy byli ludźmi, którzy mają prawdziwą miłość. Prawdziwa miłość, która nie oblicza zysku, ale która kocha. Dlatego, że ten ktoś, kogo kochaliśmy, jest tego wart. Jezus jest wart naszej miłości. Takiej miłości, jaką nikomu innemu nie można pokazać. Jezus jest wart naszej miłości. Ludzie tak często oceniają w taki sposób jak uczniowie. Szkoda marnować ten olejek tylko dla Jezusa. Lepiej, żeby było w tym coś dla nas, nie? Ale ta kobieta miała inną postawę. Szkoda marnować to tylko dla siebie, bo to jest tak cenne. Lepiej dla Jezusa. Prawdziwa miłość nie oblicza zysku.